Dzień dobry, witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na analizę Novium. Mamy nów w znaku wagi 25 września 2022 o godzinie 23:54. No i tak roboczo, a nie tylko roboczo, go zatytułowałam. Mam chusteczkę haftowaną, wszystkie cztery rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. Mamy taki nów. Nów na samym początku znaku wagi 2.48 i będę Was namawiać, tak oczywiście delikatnie sugerować, aby każda i każdy z Was, kto zna rozkład swojej mandali urodzeniowej, czyli mamy podział na domy, czyli mamy ową godzinę urodzenia, zobaczył, w którym polu jest ten nów. Gdzie ten nów działa? Słońce i księżyc znaku wagi. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo osobisty, bardzo intymny i bardzo wewnętrzny nów. Taki rzeczywiście w kręgu, w kole naszym wybitnym. Waga, co zapewne jest wiadome albo niewiadome, jest znakiem żywiołu powietrza i jakości kardynalnej. Ale polaryzację ma typu yang, bo planety mają polaryzację i znaki mają polaryzację typu yang i yin, a tutaj mamy polaryzację yang, czyli męską. Pytanie, z czym zaczniemy jesień? Co zaczniemy dostrzegać u siebie? No i oczywiście w którym polu? To jest pytanie osobiste do każdej i do każdego z Was. Możecie sobie same i sami odpowiedzieć na nie. A jest dużo programów ogólnodostępnych, aplikacji ogólnodostępnych, które też mogą Wam wyrysować tak zwane kółko. A z czym zaczniemy jesień? Myślę sobie, że na podstawie tego układu bardzo ogólnego, którym ja opowiadam, zaczniemy jesień na dostrzeganiu naszych potrzeb w relacjach. I muszę nawiązać do wędrówki Wenus przez znak koziorożca, która to miała miejsce między listopadem 2021 a marcem 2022. Wiele się wtedy wydarzyło w ukonstytuowaniu się układów. Ale to jest też ważne. Jeżeli coś jeszcze z tego okresu nie zostało w pełni zrozumiane, to teraz niejako trawimy to od środka, gdyż nów jest w czwartym polu. A czwarty dom jest naszym środkiem indywidualnym, naszym centrum. To jest takie centrum naszego osobistego bezpieczeństwa. Czyli w kontekście ogólnym, w kontekście, o którym ja mówię, badamy centrum naszego osobistego bezpieczeństwa. Myślę sobie, że w Polsce w większości przypadków będziemy na to centrum właśnie zwracać uwagę. Mówię, że w Polsce, bo nów jest oczywiście na Warszawę. W owym domu czwartym mamy jeszcze Wenus i Merkurego. Są razem, są w koniunkcji. Oczywiście pamiętamy, że Merkury jest w Erce. Merkury funkcjonujące w Erce, on pozwala nam na zadawanie sobie szeregu pytań. Oczywiście pytanie, odpowiedź. Merkury jeszcze jest w znaku Panny, to jest też ważne, bo cały czas w tym znaku Panny nie będzie. Może to być nów z takimi bardzo zastanawiającymi nas samych projekcjami wewnętrznymi. A z wnioskami nie do końca zgodnymi z rzeczywistością, jako że ta koniunkcja Merkury-Wenus odbiera opozycję do Neptuna. A Neptun dzierży tutaj ster władzy, bo jest najwyżej na medium celi tego układu. Dużo Wam ostatnio mówiłam o Neptunie, jego bardzo emocjonalnym i nieracjonalnym jednocześnie widzeniu rzeczywistości. Rzeczywistość w kontekście Neptuna jest inaczej skonstruowana. Powiedziałabym, że konstruktu jako takiego brak. Pytanie, jakie może się pojawić z okazji nowiu, znaku wagi,
to co należałoby zacząć? W jaki sposób kooperować z tym nowym? I znowu odwołam się do opozycji właśnie z Neptunem i sytuacji, kiedy jednak, i nie mówię mimo wszystko, ale na pewno sercem widzi się dokładniej, a może się zdarzyć, że zauważymy u siebie jeszcze te elementy wnętrza, które należałoby zamknąć, słuchajcie. Ten Merkury w Erce, on też podpowiada dodatkowo, co należałoby jeszcze zamknąć. Tak? Co należałoby u siebie uszczelnić. A może być oczywiście takie lekkie wrażenie, że pewien rodzaj przeżywania już do mnie nie pasuje. I dlatego chcę i widzę i odczuwam swoje potrzeby inaczej. Pewien rodzaj przywiązania emocjonalnego do mnie już nie pasuje. Czasem jest tak, że dzieciom pozwalamy iść w świat, albo cóż, jesteśmy zaskoczeni, że dzieci czują i myślą inaczej, ale to już jest ich przestrzeń. Swoje inaczej, czyli swoje własne potrzeby, są kształtowane. To jest taki układ, jakby coś nowego wcielało się w nas na poziomie emocji, na poziomie doznań, doświadczeń psychicznych. Więc coś się kształtuje. Ale jest to bardzo ważny etap rozumienia i akceptowania swoich prawdziwych potrzeb, które dotyczą zadowolenia, nasycenia, miłości i ogólnie relacji. Wracam po raz kolejny do potrzeb. Podział dokonuje się teraz, podczas tego nowiu wadze, na to, co mi jest potrzebne, a co nie. I na początek rozumiemy, czego już świadomie się nie potrzebuje. To jest zaleta Merkurego, słuchajcie, w Erce, w opozycji do Neptuna. Zadajemy sobie pytanie, na co mi to i po co? No właśnie, po co? Mamy niedzielę, możemy się nieco wyciszyć po to właśnie, by zauważyć i poczuć to wszystko, co chcemy odpuścić, by być lżejszymi, bardziej zadowolonymi wewnętrznie z siebie osobami. To, co na zewnątrz, tylko to, co niezbędne, pamiętajcie, a reszta zostaje poza nami. Druga część tego układu to mamy opozycję Nowiu, znak uwagi, do Jowisza w Baranie. Jowisz też się cofa, są wszystkie planety praktycznie teraz się cofają. No i wracamy na chwilę, krótką chwilę, oczywiście do początku czerwca 2022. Wtedy Jowisz był w tym samym miejscu, co aktualnie podczas Nowiu. I być może są to nie do końca wyrażone plany ekspansji, pójścia do przodu. Wtedy się pojawiły, teraz ponownie do nich wracamy. Być może jest to pomysł na to, aby zostawić bagaż emocjonalny za sobą. Coś nam się przypomni, zechcemy ważny dla siebie wątek właśnie z czerwca pociągnąć, snuć go niczym ważną nić swojego życia. Niezależnie, słuchajcie, jakiego obszaru waszego horoskopu ten element dotyczy, zauważcie go. A snujcie tę nić. Na mandali, na descendencie mandali tego nowiu, tego horoskopu, mamy Plutona. Zwróćmy uwagę, ja zwracam uwagę, myślę, że wy również, jaki to jest ważny czas. Planeta pokoleniowa Neptun u góry, na medium celi, czyli na osi, i druga pokoleniówka Pluton na descendencie, czyli również na osi. Przechodzimy transformację. Zostawiamy to wszystko, co niepotrzebne, oczyszczamy swoje wnętrze, a wzbogacamy się tylko o to, co nas ośmiela, pozwala poczuć się lżejszymi. Wzbogacamy również sferę swojego ducha, tę istotę wewnętrzną. Ona się lokuje w nas na nowo, słuchajcie, to jest piękny moment. Decydujemy, z czym idziemy w dalszą drogę. To mogą być naprawdę niuanse, subtelności albo sprawy zasadnicze. To już od nas zależy. To jest taka gruba kreska. Oddzielamy to, co było, od tego, co będzie. Rozpoczyna się inny czas. Czas jesieni. Decydujemy, a nasza decyzja podczas tego nowiu, na czym się opiera?
na wrażeniach, na odczuciach, a tworzymy na nowo swój własny obraz bezpieczeństwa, szanujemy wewnętrzne przekazy, bo one mówią o tym, co moje i o tym, co mi osobiście sprzyja, i odrzucamy to wszystko, co już nie sprzyja. Odłączamy się od tego, co nam nie służy, tak po prostu, bez żalu. Machamy to ręką, mówimy, dobra, to już niech to zostanie. Znak wagi. Patronuje mu Wenus, nasza ukochana, a jej kwiatem jest róża. Proponuje również, aby zadowolić swoje zmysły, swoją sensytywność, poszukajmy zapachu róż wokół siebie. Dzięki temu zapachowi podnosimy jakość swojego życia. Znajdźmy podczas tego nowiu, można również potem, przedtem, coś, co pozwala nam się cieszyć i bawić i rozkoszować się zapachem, na przykład róż. A resztę sobie odpuśćmy. Ot tak. Pięknego nowiu Wam życzę. No i po kolei, co ten nów przynosi dla znaku barana? Opozycja tego nowiu do Waszego znaku, to jest pół roku po Waszych urodzinach, oczywiście mniej więcej, więc już sprawdzacie, co działa, co nie działa, ale ogólnie rzecz biorąc, nów jest dla Was bardzo, bardzo łaskawy. Będzie obfitował w zwroty akcji i niesamowite olśnienia. Koncentracja jednak na okolicznościach zawodowych. I te okoliczności zawodowe będą takie zbawienne. One podczas nowiu czy w okolicach nowiu same będą wychodziły Wam naprzeciw. I nawet erka Merkurego tym razem nie przeszkodzi, a powiedziałabym, że nawet spowoduje to, iż możecie dogadać się praktycznie z każdym. Nów jest bardzo ważny, bo może się okazać, że na skutek tego, że dogadujecie się z kimś, że fantastycznie poszły Wam rozmowy, to skończycie z przekonaniem, że czegoś nie potraficie w sposób właściwy przekazać, czy też trudno jest o sytuacji właściwie dokładnie opowiedzieć. Podczas nowiu przypomną Wam się adekwatne słowa, czyli każde słowo będzie bardzo, bardzo dobrze dobrane do sytuacji. Do tego wszystkiego okrasicie swoje wypowiedzi humorem. Już w poniedziałek, kiedy wszyscy jesteśmy pod wpływem nowiu, Wy możecie rozpoczynać swoje epokowe działania. I tak naprawdę jest epokowe, bo tym działaniom, a jednocześnie Wam, przyświeca Jowisz. To są takie działania, na które nie było czasu przed urlopem na przykład, czyli znowu ten czerwiec nam zamajaczy. I to jest taki układ tego nowiu, kiedy plany, pogłoski o czymś, które docierały do Was w czerwcu, okażą się prawdziwe. To może być moment zmiany warty, zmiany sytuacji. Ktoś odchodzi, a w związku z tym sytuacja się zmienia i ta zmiana obraca się fenomenalnie na Waszą korzyść. Co należy robić? Oczywiście dyskutować, powiadamiać o sobie, a wysyłać maile, spotykać się. To jest fantastyczna lotność Waszego umysłu i Wasze propozycje czy pomysły znajdują uznanie u każdego, niezależnie do kogo się z tym zwracacie. Mars i Jowisz razem dają niebywałą okazję do awansu. Jesteście niestrudzone i niestrudzeni i macie niesamowity zapał do działania. Świat należy zmienić natychmiast i to dynamicznie i z optymizmem. No i właśnie to robicie. Jesteście jakby w tym zanurzone i zanurzeni. Dostrzeżycie coś z drugiej strony, co już było zauważalne od dawna i to jest kolejna szansa, okazja, możliwość współpracy z kimś dla Was naprawdę ważnym, na kim ta współpraca spowoduje, że będziecie dumne, dumni z tego. To jest początek owej nici, wątku. Dalsza jej część będzie Was bardzo angażować.
i cieszyć już w pierwszej połowie roku 2023, czyli bardzo, bardzo duża uważność podczas nowiu. Co u byków? Układ bardzo ciekawy nowiu, ponieważ wszystko, co się dzieje wokół, niby dotyczy innych, ale w sposób jednoznaczny uderza w was, celuje w waszą stronę. Można powiedzieć, że nów rozpoczyna nowy rozdział w życiu innych. Przyglądacie się. Również rozpoczyna nowy rozdział i na innych warunkach u was. Czasem tę zmianę warunków określają właśnie inni. To ich działanie. Czasem niefrasobliwe, czasem takie ponadwymiarowe, które was nie satysfakcjonuje i wasze warunki w związku z tym się zmieniają. I równocześnie podczas nowiu pokiwacie głową ze zrozumieniem, bo przypuszczaliście, że coś podobnego się wydarzy, no i teraz się akurat ziściło. I znowu, po pierwszym, być może negatywnym wrażeniu, że nie jest to coś, co wam się podoba, że wam to nie smakuje, dojdziecie do ładu z rzeczywistością, która dzięki drugiej osobie, czy dzięki działaniu innych się zmienia. Was i waszych przemyśleń dotyczy wędrówka Wenus od listopada 2021 do marca 2022. No i pytanie podczas nowiu, czy coś zmieniliście? I tutaj znowu odwołujcie się do sytuacji, które miały miejsce w ciągu tygodnia poprzedzającego nów, bo te sytuacje mogą wam towarzyszyć do końca października. No i znowu, jeżeli one będą bardzo jaskrawie wypuklone, to do was należy decyzja, co z tym robicie. Wenus jest w opozycji do Neptuna. I to w okolicach nowiu, coś w okolicach nowiu będzie się wam wydawało, że generuje stratę. Uważajcie na takie wrażenie. Natomiast w rzeczywistości przyniesie oczekiwany od dawna przewidywany rozwój wydarzeń. To jest bardzo ciekawy dla was nów. Czyli z jednej strony coś się kończy, jest jakaś zmiana i to wam się może nie podobać, ale z drugiej strony powiecie, nareszcie bardzo dobrze. Na nów cóż, wyciszenie, pomysł na jednolitą drogę. W końcu podejmujecie decyzję, co dalej z relacją, z układem, sojuszem, który zmianę stworzył, jeżeli ta zmiana właśnie zdarzy się podczas nowy, to co dalej z tym układem? I dotyczy to zarówno układów osobistych, jak i zawodowych. Jedne i drugie układy są tutaj ważne. Nów może być powrotem do zaniechanego planu przeprowadzki czy zmiany pracy. Analizujcie decyzję pod kątem wydarzeń i sygnałów z nowiu, podczas nowiu, które się pojawią i z ostatnich dni przed nowiem. I decydujcie, co dalej, tak po prostu. Co u bliźniąt? No powiem tak, no pięknie, bo w końcu słońce wyszło ze znaku panny, jest w wadze. Do tego wszystkiego wyśmienita dla was, przez 7 miesięcy będzie wyśmienita dla was pozycja Marsa. Zatem co chcecie rozpocząć? Nów na życie emocjonalne, na życie uczuciowe, na zakochanie się, na fascynację, tak? Powiedziałabym, aż zauważycie, że straciliście i straciłyście dech. Ale to nie będzie proste. A zapytacie się, czy skomplikowane? No pewnie, bo podczas nowiu górę bierze wasza dwoistość, a nawet troistość, powiedziałabym. Czyli nie wiadomo, kogo bardziej się kocha, na takiej zasadzie, że to kusi i to nęci i nie wiadomo, czy skręcić w lewo, czy w prawo. Po pierwsze, nów i dni poprzedzające to odkrycie ponowne,
lub kolejne odkrycie zalet osoby, która jest tuż obok. A patrzycie na nią, na niego zafascynowanym okiem i stwierdzacie, że jednak macie anioła bardzo, bardzo blisko siebie, praktycznie na wyciągnięcie ręki. Inna kwestia to lekkie rozkojarzenie i u niektórych może wystąpić, bo tych osób przyciągających i umysł, i wzrok będzie więcej niż jedna. No i co zrobić? Oczywiście znakomite warunki, by każdemu i każdej przyjrzeć się z osobna. Jedna do tańca, druga do różańca i jak temu sprostać. No, pomysłu wam nie zabraknie. Oprócz eksplozji serca macie bardzo aktywny nów. I w związku z tym pogna was gdzieś daleko. Albo udacie się na jakieś zajęcia, kursy i warsztaty, na których wcześniej was nie było. I taka zmiana scenerii zainteresowań bardzo przypadnie wam do gustu. No i będzie znowu problem z wyborem. No i jeszcze coś? A pewnie, że tak. Znajdziecie się w innym otoczeniu, grupie, stowarzyszeniu, które jest bardzo energetyczne, energetycznie odmienne od waszego zwyczajowego środowiska. Ale znowu w nim zasmakujecie i poczujecie się jak u siebie, bardzo, bardzo komfortowo. Spokojnie oczywiście, macie bardzo dużo czasu, by decydować. Macie komfortową sytuację, ten Mars w bliźniętach, 7 miesięcy, komfortową sytuację, by móc się delektować możliwością wyboru wielokrotnego. Tylko oczywiście niczego nie kupujcie i nie podpisujcie podczas erki Merkurego, a zwłaszcza w poniedziałek, bo poniedziałek będzie bardzo nietrafiony i bardzo niefrasobliwy. Co u raków? Nów jest w wadze, no to kwadratura, niezbyt przyjaźnie, ale ascendent nowiu w waszym znaku. To jest taki czas, powiedziałabym, nie do końca ważny zawodowo. Mam tu na myśli nów, możecie się czuć nieco wyczerpani, wyczerpane, a zwłaszcza wtedy, kiedy o zdrowie nie dbaliście, nie dbałyście, a że nie dbaliście, nie dbałyście, to jest pewne. Końcówka września znakomicie nadaje się na odpoczynek, na to, by naładować baterie czy akumulatory, by na chwilę, słuchajcie, odejść od szalonego tempa, jakie wam towarzyszyło, myślę sobie, że na 100%, w ostatnim czasie. Należy podczas nowiu zdystansować się do zadań, jakie przed wami stoją, bo na zadania przyjdzie czas. To one jeszcze mogą poczekać. Teraz ważne jest to, aby zauważyć swój stan psychofizyczny. No i jeśli ten stan was zadowala, to dobrze jest zastanowić się, co należy w swoim trybie życia zmienić, jakim nawykom dać przewagę, a które sobie odpuścić, by poczuć jeszcze mocniej wspomniany przeze mnie zapach róż. Samo obcowanie z naturą i cisza wiele wam pokaże. Dla innych, dla tych osób, które stwierdzą, że jednak mój stan mnie nie zadowala, to jest najlepszy moment na rehabilitację, odnowę biologiczną, regenerację i naprawę stanu swojego organizmu, a w całości go naprawiamy. Możecie oczywiście stosować i standardowe metody, jak i te mniej konwencjonalne. A znajdźcie czas na medytację, na zanurzenie się w swoich centrach energetycznych, czy też wykonanie ulubionych rytuałów. Wszystko jest w tym momencie dla was dostępne i nie można poprzestać na małym. Jeżeli macie ochotę na stosowanie wielu metod, idźcie po pełny komfort. Jak zaczynać, to właśnie z pełną świadomością. Jeżeli trzeba coś oszczędzać, to swój żołądek. I jeżeli taką potrzebę też odczuwacie, to jest wyborny moment, by trafić na właściwych doradców i właściwe terapeutki. Co u lwów? Powiedziałabym tak, że w tym momencie, podczas nowiu w wadze, nie można zaczynać wszystkiego od nowa. Najpierw należy zadbać o swoje inwestycje, finanse, fundusze powiernicze czy lokaty. Najpierw o to dbamy, dbacie.
Nów w wadze nie zwiastuje dla Was odpoczynku. No oczywiście szkoda, bo się niektórym coś innego zupełnie marzy i śni. Nów w wadze po pierwsze może być powrotem do dawnych kontaktów, dawnych płaszczyzn bywania i pokazywania się. Nawet jeżeli się bardzo nie chce bywać na zewnątrz, opuszczać ciepłe miejsca, to w czasie pobytu Słońca w znaku wagi należy się przewietrzyć po to, by chociażby zauważyć to wszystko, co dzieje się wokół. Które plany zawodowe są aktualne, a od których zdecydowanie trzeba odejść, bo ani na nie miejsce, ani czas. Plany rozwoju wiążą się z osobami. No i znowu te nici, te wątki. Nić Ariadny proponuje. Właśnie urwane kontakty, wątki łączymy ze sobą na nowo. Zwłaszcza, jeżeli odezwą się do Was osoby od lat niesłyszane, tak przynajmniej 3-4 lata wstecz, to należy koniecznie sprawdzić, co z tego kontaktu jest aktualne w tym momencie, tu i teraz. Odnawiacie przede wszystkim formy działania, formy pracy, projektowanie sprzed wielu lat, czyli coś bardzo dobrze Wam znanego, a tym samym dobrze działającego. I to jest ten jeden wątek, który może być bardzo dla Was atrakcyjny. Motyw nowiu i dużej części pobytu Marsa w Baranie to również powrót do starych, dobrych znajomych. Do takich znajomych, którzy wspierają Wasze ambicje. Sam Mars w Baranie to jest ukazywanie swoich ambicji. Powrót do swoich ambicji znowu, do tych ambicji, które podczas pobytu Saturna w opozycyjnym dla Was znaku Raka zostały zawieszone troszeczkę na kołku, ale to już się wkrótce oczywiście zmieni. No w wadze i decyzje, kontakty zawiązane podczas trwania tego nowiu okażą się szczególnie istotne w marcu. Słuchajcie, marzec jest genialny, 2023. Wtedy to Pluton po raz pierwszy wejdzie do znaku wodnika. A także to jest bardzo, bardzo istotny czas, jeżeli chodzi o te kontakty i o planowanie sobie z wielkim rozmachem tego, co ma być w przyszłości. Co u panien? No panny mają fajnie, bo wszystko już podpisane, podwyżki i awanse zaanektowane przez Was i rozdział pod tytułem starania o apanaże, awanse, o lepsze traktowanie, o inne miejsce pracy, kończycie. Władca panny, Wasz władca Merkury się cofa i słuchajcie, nic nieziemskiego teraz się nie wydarzy. Należy kontemplować efekty swoich działań. Jeżeli natomiast macie wrażenie, że nie wszystko poszło po Waszej myśli, to najlepiej zostawić te sprawy na jakiś czas. Bo później będzie lepszy moment, na później. Lepiej oczywiście działać wtedy, gdy Merkury powróci ze swojej wędrówki ku przeszłości. Tymczasem nów wykorzystajcie na odpoczynek. To może być krótka podróż, gdzieś niedaleko, po to, by pospacerować wśród drzew, zadowolić swoje poczucie bycia sam na sam z naturą, potrzebę bycia ze sobą. I to jest takie wrażenia, które możecie teraz odbierać. Warto też pozwolić sobie na wędrówkę do domu rodzinnego, może do takich miejsc, w których szczególnie dobrze się czuliście. To taka delikatna przechadzka wstecz. Wracacie na chwilę do własnej edukacji, no i przypatrujecie się jej uważnie. No i być może będzie tak, że postanowicie czegoś się jeszcze poduczyć. Wrócić do przedmiotów i do wiedzy, która onegdaj bardzo Was pociągała, albo dzięki nauczaniu się tego Wasze uzdolnienia były jeszcze bardziej widoczne. Fajny czas dla osób, które się uczą. Wiedza dziwnie, idealnie wchodzi do głowy. Same istotne koncepcje dla rozwoju własnego się tworzą, tak? Są idealne scenariusze dla Was.
Panny macie jeszcze czas na uczucia, to jest też moment, kiedy wszystkie codzienne sprawy odkładacie, no i na przykład wyznajecie sobie miłość. Czynicie pierwszy lub kolejny krok w kierunku osoby, do której was przyciąga. Wenus w znaku panny to jest układ, kiedy przedziwne osoby wchodzą w życie, pokazując wam, czy też dając do zrozumienia, że z miłością nigdy nic nie wiadomo, że ważne jest to, aby iść za odruchem serca i duszy. Piękny, spokojny Nów macie przed sobą i takiego Nowiu serca wam życzę. No to fantastycznych układów ciąg dalszy, tym razem dla znaku wagi. Co ten Nów oznacza dla was? Początek znaku wagi, tam mamy Nów i to jest początek nowego rozdania, nowego roku właśnie dla was. Powiem tak, pięknie, lepiej być nie może i chciałabym zwrócić waszą uwagę na kwestię rozstrzygającą. Mianowicie Nów ma koneksję, połączenia z Plutonem. Pluton już w marcu 2023 roku będzie na początku znaku wodnika. Wejdzie tam po raz pierwszy i uczyni trygon, oczywiście taki bardzo, bardzo jeszcze początkowy, do znaku wagi i do układu z Nowiu. I pamiętajcie o tym, że to nie są sny o potędze. To jest rzeczywistość, która w tym momencie może stać się dla was pasjonującą rozgrywką, w której to wy zwyciężacie i zabieracie, zbieracie wszystkie wygrane. Jeszcze do 29 września Wenus jest w znaku panny, a wiadomo, Wenus to wasza władczyni. Ale potem, gdy ona przechodzi do znaku wagi, macie koncert życzeń. I to jest bardzo dobry układ, zarówno Nów, jak i okres późniejszy, do tego, by stworzyć plan ataku czy natarcia. Oczywiście powiecie, że nie lubicie atakować czy nacierać, ale macie teraz ku temu wielkie predyspozycje. Do tego wszystkiego genialnie zauważacie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w działaniu systemów, w których jesteście, w działaniu struktur, które was otaczają i od razu, tak samoistnie, niemalże, przychodzi wam do głowy plan naprawczy. Łatwo tworzycie nowe, globalne plany, bo jednak Pluton, jakby na to nie patrzeć, zarządza globalizacją. I nie da się inaczej działać niż poprzez całkowitą transformację wszystkiego i wszystkich. Oczywiście zaczynając od siebie. Ten układ z Nowiu to jest poczucie mocy i to poczucie będzie znowu odczuwalne w marcu, na wiosnę 2023 roku. Poczucie bycia nieomylną i nieomylnym może wam towarzyszyć jak wierny pies. I o to właśnie chodzi. Również chodzi o to, byście zaczęli i zaczęły czuć się wspaniale, a być zdolną i zdolnym do tego, by osiągnąć wszystko. I teraz jest taka sytuacja, że nawet jeżeli o czymś nie myślałyście do tej pory, nie myśleliście do tego momentu o własnym przedsięwzięciu, o projektach sygnowanych swoim imieniem, nazwiskiem, własnej marce, czy profilu artystyczno-twórczym, czy miejscu, które chcecie stworzyć dla innych, a które od razu pokochają inni, to jest to czas na coś takiego. Na co nie ma czasu? Na romanse, na karesy. Nie w tym momencie, bo teraz rozwijacie coś, co nazywam roboczo gigantomanią własną. Czynicie zakusy, oczywiście swoje. I te zakusy są realne. One są możliwe. Wyciągacie po nie rękę i dostajecie. Przyznajcie się do tego, że macie na to ochotę, że macie już dosyć sytuacji, gdzie miernoty, cudzysłów oczywiście, rządzą wami. To jest wasz czas, wasz moment, sygnowany właśnie tym Nowiem, a potem Plutonem w znaku wodnika. Co u skorpionów? Króciutko, gdzie drwa rąbią, tam drzazgi czy wióry lecą. I taka jest formuła Nowiu. Czasy, gdzie wszyscy bez wyjątku akceptują
i akcentują zmiany. Nów to bardzo istotne kwestie sytuacji, które powracają. Dotyczą finansów, nadużyć finansowych, nadużyć energetycznych i zaległych płatności. Nadchodzi bardzo, bardzo powoli czas rozliczeń, ostatecznych ustaleń, co komu jest winien, kto, ile należy dopłacić lub też o co trzeba zawalczyć w kwestiach finansowych, w kwestiach posiadania czegoś. Nów jest strategią działania. Ową strategię działania należy skonfrontować z metodami stosowanymi w przeszłości. Większość metod może się okazać nieprzydatna i nieskuteczna. I to musicie przemyśleć i to będzie zauważalne podczas nowiu w wadze. Z konkretnymi krokami należy się wstrzymać. To jeszcze nie jest ten moment. Momentem przełomowym będzie układ z początku października, kiedy mamy czwartą i ostatnią kwadraturę Uran-Saturn. Czyli z Waszej strony to jest bardzo uważne podsumowanie czasu lutego, połowy lutego, połowy czerwca 2021 i okresu świątecznego grudnia 2021. W związku z tym wystrzegać się tych samych błędów i zauważyć, czy metody postępowania były skuteczne, czy też nie. W większości mogły się okazać nieskuteczne, zatem robimy coś innego, robicie coś innego. Do tego wszystkiego trzeba dokładnie zanalizować wspólników, czy też osoby, które działały wokół tematyki pomocowej. One się udzielały. No i jeżeli większość z tych osób nie stosuje się do zmian, nie stosuje zmian strategii działania własnego, należy te osoby odsunąć od siebie i od działania. Oczyszczenie kwestii materialnych, a o tym będzie również mówił Nów w wadze, może spowodować i spowoduje z pewnością takie poczucie, odczucie pozbywania się ciężaru. I jednocześnie jest gwarancją układania sobie przede wszystkim spraw domowych w sposób dla siebie satysfakcjonujący. Domowych w sensie lokalu, nieruchomości, tego co macie w sensie materialnym. To jest układ realizowania tego, co było odwlekane od dawna, z różnych względów. Oczywiście, mówię ponownie, nie teraz, lecz po przejściu kwadratu Saturn-Uran i wyjściu Merkurego z Erki. Przemyślenia i koncepcje z niedzieli, z czasu nowiu, będą bardzo skuteczne, zatem nie bagatelizujcie informacji, które do Was przyjdą w czasie od nowiu do 4 października, a potem tylko już możecie działać. Co u strzelców? Znak strzelca ma tak, że to, co nie było możliwe w maju, teraz nabiera rumieńców i przyspieszenia. Dokładnie widać drugą stronę sytuacji zapoczątkowanych właśnie w końcówce maja. Może nie cały maj, ale końcówka maja. No, w wadze jest momentem takim motywem może, kiedy należy nadrobić stracony czas. Ten czas oczywiście nie zawsze stracony z Waszej winy był, ale należy go teraz nadrabiać. Odstawcie w związku z tym na bok kłótnie i waśnie. Nów i Erka Merkurego to podpowiedź, czy też taki ukłon w kierunku waszym, do tego, abyście oczyszczały i oczyszczali atmosferę. To róbcie po pierwsze. W kwestiach osobistych to większa uważność na to, co mówicie, czyli przekazujecie drugiej stronie swoje uwagi, jednak czyńcie to oczywiście w miarę taktownie, bo nie zawsze najważniejszą rzeczą jest posiadanie racji. Waga stabilizuje i równoważy, zatem na równowagę i stabilizowanie i harmonię niechaj pada akcent w każdej dyskusji. Przyjaciele i znajomi będą Was wspomagać dobrymi pomysłami i znowu powrót do maja i uważna analiza okoliczności, które wynikały zespół w zespół, czyli rozmawialiście z kimś zaprzyjaźnionym i te pomysły z maja
mogą spowodować teraz, podczas nowiu, korzystny zwrot sytuacji. Zatem zapukajcie do drzwi, które w maju były zamknięte. Należy nieco podrążyć po to, żeby wasze propozycje zostały przez kogoś przyjęte z bardzo, bardzo dużym aplauzem. W kwestiach nabywania nieruchomości czy załatwiania sekwencji finansowych, tutaj do tematu podchodzimy ostrożnie, bo pośpiech jest złym doradcą, taka presja wewnętrzna, że muszę teraz coś zrobić, nie jest to wcale dla was czymś odpowiednim. Nie reagujcie również natychmiastowo na nerwowe zachowania kontrahentów, ponieważ takie mogą być podczas nowiu, a podczas w ogóle końcówki września. To, co istotne podczas nowiu, to fakt, że informacje napływające odnośnie biznesu, odnośnie finansów mogą być bardzo różnorodne i stan faktyczny ulegnie zmianie. I ta zmiana to jest właśnie przełom września i października, początek. Natomiast to, co uzyskacie w sensie informacyjnym, wiadomości podczas nowiu, należy później przefiltrować. Z płatnościami i inwestycjami, nawet gdy w okresie panowania nowiu, więc sobota, niedziela, poniedziałek, będą się wam wydawały super okazją, okazją jedyną do realizacji i kolejnym cudem, należy się wstrzymać. Nie płacimy i nie inwestujemy. Dopiero 4., 5., 6. dzień października to właściwy moment na to, by podejmować wiążące decyzje finansowe. Mało tego, te decyzje finansowe, one będą bardzo znaczące, one będą rosły w siłę i w ogóle decyzje rosną w siłę już wiosną 2023 roku. Czyli fantastyczny nów dla was, korzystajcie bez umiaru. Co u koziorożców? No, to jest taki układ bardzo nierozsądny tego nowiu i bardzo romantyczny. Czyli fajny układ pobytu Słońca w Wadze. Generalnie pobyt Słońca w Wadze to czas romantyczny. Pięknie, bo żadnego mozolnego załatwiania spraw istotnych, ważnych, aczkolwiek one się czasem wam wydają nudne. Tym razem coś dla serca i coś od serca robicie dla siebie. I tak, single, osoby idące w życie w pojedynkę, poczują wiatr zmian. Bardzo silny. Mogą zauważyć tę jedyną, tę właściwą połówkę, właściwie kogoś, kto idealnie i wspaniale z wami współgra. O, to ważna informacja. I poprzez owo zauważenie, ten błysk w oku, wszystko ulegnie zmianie. Wasze priorytety, zasady kontaktów z ludźmi, te zasady już nie będą tak bardzo istotne. Tylko liczy się owe niebywałe spotkanie kogoś na swojej drodze życia. I wszystko, słuchajcie, rozgrywa się nagle, szybko. A wy w lot zrozumiecie powiedzenie, że do odważnych świat należy. Grunt to się nie bać. Oczywiście w swoich własnych związkach na nowo przeżywacie swoje zakochanie, przypominacie sobie i zechcecie powtórzyć najbardziej szalone momenty ze wspólnego życia. To też wyjdzie wam na zdrowie. To jest moment przełomowy, gdyż dojdziecie do wniosku, że najlepsze jest to, co tu i teraz. Czasem, no zdarzy się, że osobę w parze zauroczy ktoś, kto zapada głęboko w serce, w pamięć. Ale czy portret tej osoby będzie wam towarzyszył od rana do świtu? Znak zapytania. No ale co wtedy? Jeżeli rzeczywiście ten jej portret towarzyszyć będzie długo. Pojawi się uczucie bardzo silne. A to stan, którego nie sposób zignorować i również nie sposób się oprzeć. Temu stanowi ducha. Bratnia dusza, ktoś, kto powinien być z wami od początku waszego istnienia w każdym wymiarze. Tak może być. No i co wtedy? Jako że nie lubicie zawieszenia, niepewności,
Jednak nie decydujcie od razu osoby w parze. Najlepiej poczekać trochę, niezbyt długo, bo gdy zagości w was pewność, o której wszyscy marzą, że w końcu macie na swojej drodze kogoś dla siebie, nie ma co się wahać. Decyzję, co dalej robić z sobą, podejmujecie między 4 a 7 października. Bardzo ważne i szybkie oczywiście informacje i decyzje. Co dla wodników przewiduje, czy też jakieś okazje daje ten nów? Nów jest przede wszystkim okazją dla was do zaistnienia na kanwie życia rodziny, ale nie tej najbliższej, domowników, czyli osób, z którymi macie kontakt codzienny, ale kanwa rodzinna to... To mam na myśli, że to jest ta rodzina, ta część rodziny, z którą zazwyczaj nie macie kontaktu, czyli jacyś krewni, którzy mieszkają gdzieś daleko. I teraz tak, może to być wspólna uroczystość, na której chcecie być i ona, ta wspólna uroczystość, wspólne spotkanie spowoduje zwrot. Na razie nie w karierze, ale w relacjach. I zwłaszcza te osoby spod znaku wodnika, które poszukują pary, mogą się bardzo przyjemnie zdziwić, gdyż spotkanie drugiej osoby będzie znowu oszałamiające. Słońce w Wadze, a teraz mamy Słońce w Wadze, uwypukla waszą wrodzoną chęć podzielenia się pomysłami, a osoba, którą spotkacie, będzie chłonąć wasze słowa i wypowiadać zdania, które współgrają z waszymi najgłębszymi impulsami. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, że macie taki impuls i proszę, voilà, mamy to po drugiej stronie. Zapowiada się niesamowicie i tak będzie. Nów w Wadze to również impulsy do współpracy, jako że waga jest współpracująca i to otworzy was na nowe pomysły, a może raczej tak, że wejdziecie w proces przekonywania samych siebie, że nowe jest rewelacyjne i odważne działanie będzie waszym atutem. Odważne działanie jest atutem tego nowiu. Tym działaniem może być błyskotliwe wejście w social media, a pokazywanie umiejętności i talentu do łączenia tematyki znanej i nieznanej, połączenie, no i ten talent towarzyski. Będziecie niestrudzone i niestrudzeni, jeżeli chodzi o konwersowanie. Najlepiej słuchajcie w paru językach jednocześnie z osobami różnorodnymi, zarówno znanymi, jak i zupełnie obcymi. I to niezależnie od stopnia zażyłości z nimi, natychmiast znajdujecie ów wspólny język, a co za tym idzie? Wspólne pole do działania. Wspaniale się będzie rozmawiało i wspaniale będzie się działało. Taka niepozorna osobowość, którą spotkacie w sytuacji niezobowiązującej, może się okazać znanym graczem biznesowym, rekinem, z którym wy akurat nawiążecie kontakt, który się będzie rozwijał od nowiu, a potem oczywiście sekwencję wiosny 2023. Co u ryb? Znowu czas niezwykły dla was z punktu widzenia logiki. No, logika będzie mówiła coś innego, a wy zauważycie, że odwracają się sojusze. Miejcie zatem oczy szeroko otwarte, by zarejestrować to, co się wokół was dzieje. Jako że waszą cechą jest ufność i taka cudowna umiejętność nadająca innym osobom ludziom zalety, których nie posiadają, no to zauważcie to. No wskażę wam właśnie taką osobę, która w sposób oczywisty, jednoznaczny działała na waszą niekorzyść, czy też na niekorzyść osoby, którą znacie, kochacie i szanujecie. I waszej uważności ciąg dalszy, właśnie w okolicach nowiu, czy też nawet do końca miesiąca, bo ta osoba, która działała niekorzystnie, będzie próbowała nawiązać, czy też związać się z wami współpracą, przyciągnąć was do siebie, zainteresować swoim projektem, punktem widzenia, czymkolwiek. Projekt być może i bardzo interesujący, ale koniecznie sprawdźcie wiarygodność i lojalność osoby, która wam cokolwiek zaproponuje. Nie ufajcie tym razem swojemu sercu, tylko faktom. Po
prawdopodobnie na kanwie rodzinnej, krewnych dalszych czy bliższych, Nów i Merkury w Erce, no i ten Mars oczywiście. To wszystko może spowodować rozpad jedności rodzinnej, a tym samym próbę uwikłania was w sytuację skomplikowaną, a taką, którą ciężko będzie później odwrócić, czy też się z niej wyplątać. Ludzie czasem mówią nieprawdę, używając do swoich celów sztuczek. Zatem nie dajcie się nabrać. Sprawdzajcie fakty po raz kolejny, zanim cokolwiek podpiszecie, czy za kimkolwiek się opowiecie. Tym razem ten Nów, bez reakcji emocjonalnych, możecie tak dalece komuś współczuć, kto kłamie na swój i nie na swój temat, że poprzez swoje postępowanie, nerwową reakcję czy krzyk w tym momencie napytacie sobie biedy. Słuchajcie, podczas tego Nowiu, im mniej zaangażowania się w sprawy bliźnich, tym dla was zdrowiej po prostu. I tego się trzymajcie. Wszystkiego dobrego dla was. Thank you.